Witam serdecznie, moim gościem Bartłomiej Demaszewicz, Sandecja Old Boys. Witam. Bartek, dzisiaj 1-1 z Triczem. Jak byś ocenił ten wynik? Bo on tak naprawdę nie daje jeszcze odpowiedzi, kto awansuje, kto spadnie, kto będzie grał w barażach, więc jak byś ocenił to spotkanie? Myślę, że spotkanie było dobre i w dobrym tempie, szczególnie w drugiej połowie. Może w pierwszej to tak jedna i druga drużyna trochę czekała na to, co ktoś zrobi. Natomiast w drugiej połowie już widać było, że jedna i druga drużyna dążyła do tego, żeby wygrać mecz. I dzięki temu to spotkanie było naprawdę fajne. No i myślę, że jedna i druga drużyna stwarzała tę sytuację. No mogło to być w jedną bądź w drugą stronę. Myślę, że kto by strzelił bramkę, to by zadecydowało. Jak spędziliście wakacje? Trenowaliście, przygotowaliście się do startu rundy rewanżowej, czy bardziej odpoczynek? Nie, to szczerze mówiąc bardziej odpoczynek. nie poświęcaliśmy czasu na jakieś granie albo coś. Wracając do drugiej rundy, która właśnie się zaczęła, taka trochę odmienność, bo nie jesteście w pierwszej piątce, ani wy, ani Tyli. Czy to jest dla was jakaś taka sytuacja, która na pewno was nie demobilizuje, ale chyba bardziej mobilizuje, żeby jednak utrzymać się w tej drugiej piątce? No tak, no przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że my już swoje lata mamy i myślę, że w tej lidze już swoje ugraliśmy. Teraz to jest nieuchronne, przychodzi czas na młodość, więc pozostałe drużyny to już są młode chłopaki, wiadomo, wybiegani i no, fizjologii nie oszukamy, prawda? Także widać tą różnicę. My staramy się gdzieś to nadrabiać swoim doświadczeniem i dobrym ustawieniem. No i co? No myślę, że na pewno będziemy walczyli o to, żeby nie spaść z tej ligi, bo to na pewno dla nikogo nie jest miłe. Mam nadzieję, że się uda. Myślę, że ten mecz pokazał, że jednak ten sezon zasadniczy był nie najlepszy, ale myślę, że ta druga runda no będzie na tyle dobra, że będziemy się cieszyli z pozostania. Grasz w lidze Old Boy w Rajs Nowy Sącz i trzeba przyznać, że bardzo dobrze sobie tam radzicie. Jest różnica, jeżeli chodzi o poziom, chodzi bardziej o kondycję, bo poziom tam na Old Boy też jest bardzo fajny. Bardziej takie przygotowanie motoryczne, fizyczne. Czy jest różnica? No jest widoczna różnica, zresztą no, tam jesteśmy w czołówce, prawda, walczymy o można powiedzieć nawet mistrzostwo, no tutaj walczymy o utrzymanie, tak, więc to już samo pokazuje, że jest różnica. No i jednak, tak jak powiedziałem, no wiek robi swoje, więc w tej lidze Old Boyów już trzeba mieć odpowiedni wiek, więc no nie oszukujmy się, oczywiście zaangażowania nie brakuje żadnej drużynie, natomiast tempo tych meczów jest wolniejsze niż tutaj. Tutaj jednak młodzież narzuca takie tempo, że no czasami naprawdę ciężko to wytrzymać. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję również.